cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, to jest już kolejny odcinek z Borderlandsa. Ostatnio, żebym tutaj skończył dokładnie w tym miejscu, musiałem się niestety przeczołgać tam znowu, przez to sobie trochę levela tam dobiłem, ale nie mam dalej 20, dlatego idziemy już górą. Coś czuję, że górą będzie lepiej. Teraz... O. Nawet mówi. To zajebiście. Dobra, spokojnie. Co? Aha, to można z obydwu stron wyjść. To i tak nie ma znaczenia. No i tak trzeba będzie tutaj podejść. Jep. Ło, cutscenka. O kurde. A to co jeden? Sledge! Aha. Teraz będziesz kozak? Zaraz zobaczymy, jaki będziesz kozak. Spieprzaj mi psycholuty. O, idzie, idzie, kozaczy. Teraz ci takie kryty będę walił. To się kolego naprawdę nie pozbierasz! Dostaniesz nauczkę, jeb ci. Te kutwy jeszcze we mnie nawalają tutaj. Są mi to utrudni. Rzucę ci jeszcze jedną granatę. Pizgnę ci kilka granatów. Żebyś, wiesz, miał podjar. Kurwa, ale już jest... Już go jadę, już go jadę. Kutasiarz już nie żyje. Baju, baju! Oh yeah! Teraz ci dorąbałem. O, dziękuję. Na dzień dobry odcinek. Mamy bossa. Łach, łach. Pokonany. To najlepsze. No nie stawiaj mi tu, kurde, czoła, ty kozaku zasrany, bo ty tu jesteś po prostu gównem. Latającym, śmierdzącym gównem, które właśnie już leży. Okej, kurde, jakiś dekl gazety z Kauflandu. A wsadź sobie te gazety z Kauflandu, kurde, nie powiem ci nawet już gdzie, bo to już jest po prostu, no, chore, chore. Ale jego praca to nie robi co chce. Byleby mi nie przeszkadzał przy nagrywaniu. To właśnie mnie to najbardziej irytuje z tego wszystkiego. Że ja tu nagrywam z fajnej gierki, a tu nagle ktoś mi tu dzwoni z takimi tekstami. Sporo hajsu. Co to jest? O, proszę, mamy wszystko. Sledge'a zabitego i jakiś artefakt Eridian. A co to za artefakt? Chciałbym zobaczyć. To chyba to było. Dobra, idziemy. Okej, wracamy się. I teraz musimy zapieprzać znów na drugi koniec. No, zajebiście. Za jakie kurde... Nie, dobra. Chcieliście tego, no to będzie. Ale można się tu jeszcze przejść fajnie. Są takie skrytki. Ale nie, dobra, chyba jednak nie. Chociaż... Tu można zobaczyć w sumie. Nikt nikomu nie... Komendant Steele. A kim żona do cholery jest, żeby ona do mnie... kurde gadała. Shut up, wyjacz. O, tu jeszcze hajsy, zapomniałbym. Też się cieszę, że jesteś kobietą, ale... w czym rzecz? Właśnie, w czym rzecz? O, tu mamy wyjście. O, fajnie, fajnie. Możemy szybciej stąd uciec. Dobra. Japa tam kobieto. Znowu jakieś downy biegają. Nie mam na was. Ty kurde giniesz. Jebci. I tak mi niewiele brakuje do 20 levelu, więc sram na was. Już ja was powybijałem jakieś 20 minut temu, a wy jeszcze kurde
chcecie walczyć ze mną, no też macie głowę do tego. No, o, taki z ciebie pudzian. No i tyle z pudziana zostało. Chwileczkę, wbiłbym już sobie tutaj 20 level. Jeśli to by było możliwe. Ale tak przypuszczając, zajdę tu fragi, to je powybijam szybciutko. O, są. Są debilki. Jeszcze bym wbił ten level. Niech tylko się pokażą dekle. No patrzcie, no mam ciutkę. Ciutkę expa i już bym miał ten 20. O, wyszedł. O, biedactwo. Tak się, kurde, biedactwo zabija. Ha, 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 ha. Dobra. O, tu kolejni. No, to już sobie nabiję tu level. Spokojnie. Ty, jak ty biegasz? Coś mi chyba z dwóch stron właśnie nabiłem. Bo kurde, tak mi nie pasuje to za bardzo. Dobra, jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę i level. Dla nas. O, nie gadajcie, że już nic nie ma. Wy chyba sobie robicie żarty. No nie wierzę. No ja po prostu nie mogę. No przecież to jest kurde ile expa. Zaraz się dowiem, ile mi brakuje. Aha. Brakuje mi 300 jeszcze expa. Niecałe. Albo ponad 300. Dobra. Oddamy misję, to akurat nam się zbierze 20 level. 20 level, ach, normalnie nie mogę. Dobra, wracamy do pierwszej lokacji. Kurde, ale tam żeśmy posiedzieli. Jeden odcinek był taki naprawdę pogadanka, akcja i nic więcej. A tutaj już na dzień dobry mieliśmy bossa, no, który mnie raz zaciukał. Ale ja mu oddałem 3 razy mocniej. No i się tak właśnie koleś złożył. Lecz, tu jeszcze szafeczki, bo wiem, że hajsy są, albo amunicje. O właśnie. Dzięki. Wszystko wziąłem. Samochód sobie zrespimy. Dokładnie, żeś cały odcinek poprzedni łaziła. No kurde, odwal się. Ale to się nie da wjechać. No to gównianie. Dobra, nitro. I nic więcej, bo tutaj nie ma co się męczyć z nimi. Tylko od razu odpalamy przyspieszacz. Jezu, ja już myślałem, że się tam zbuguje w tym wszystkim. Really? A za co dostałem 20 level? Jakim wałem? Za to, że się wyglebiłem kilka razy, dostałem expa i 20 level. Dzięki! Lepiej być nie mogło, naprawdę. Ale mnie to pasuje. Przynajmniej czuję się już tak po kozacku z 20 levelem. Ale czuję, że to jeszcze nie jest koniec przygód Lilith. Ona jeszcze pokaże swoje skille. Dobra. Wow! Przeżyłem, gnojuku. Dobra. Daj mi jeszcze posprzedawać jakieś pierdoły. O, bo i tak by się to nic z tych rzeczy nie przyda. Kurde, 30 kafli mamy. Kupuję sobie parę medykamentów. Dokładnie za 3. No dobra, starczy w sumie. Co my tu mamy? Jakieś słabe gówna. I znowu brakuje jednej szafki. No co jest grane? Co ty, Zed, robisz codziennie jakiś remont? Że kurde ci się jedna szafka nie podoba, bo co jest, bo różowa? To już od razu trzeba ją wyrzucić? No kurde, bez przesady. Jak chcesz robić remonty, to tylko z Lilith. Ona wie najlepiej zawsze, co robić. Dobra. Pobrudzony lekarzu... rzeźniku, oddaję ci misję. Świetnie. Co? O, dostaliśmy klasmoda. Chwileczkę.
Gdzie jest to nasze cudo? A w ogóle mamy punkt skilla, który sobie trzeba wbić. Właśnie. Dobra, w sumie nieważne. Okej, wszystko pięknie, fajnie. O, mamy klas moda. Ciekawe. Okej. Czyli teraz pogadać z Claptrapem i znaleźć Erdesta. Dobra, nie ma sprawy. Okej. O, masz tu jeszcze jakieś misje. O Boże, i banalne. Zatem też. Dobra, to bierzemy najpierw te normalne. Czyli po jednej misji i znowu mamy zestaw misji. Czekajcie, to jest. Aha, to są wszystkie też od Claptrapa, nie? A nie, dobra. To robimy. Bruce McClane found. Dobra, trzeba znaleźć Bruce'a McClane'a. O, i mamy już nawet rangę wyznaczoną. Defender, czyli bardziej taki obrońca. Okej, dobra. Wiemy, gdzie jechać. Kurde, po kozacku przejeżdżamy, omijamy ich. No tu nie ma sensu z nimi walczyć. Jak my mamy przecież 20 level, to my tu jesteśmy na propsie. Ale ten boss, szczerze mówiąc, był naprawdę banalny. No tylko dlatego, że robię wszystkie misje. To właśnie mi dało to, że szybciej mogłem pokonać tego Dekla. Dobra, w dupie mam te pieski z Kagi. Jadę znaleźć Bruce'a McClane'a. Nie wiem, kim ten Dekl jest. Się zaraz... Zaraz się dowiem. Patrz co za Louis, przeżył jeszcze. Kurde, zdychaj, że to. Słyszę go. Albo kogoś innego, tylko też słyszę. Chwileczkę, wysiądę z tego pojazdu. I zaraz sobie wszystko pokombinujemy. A, jest jakaś chałupka, której nie widziałem jeszcze na oczy, szczerze mówiąc. Zawsze mogę sprawdzić. Hajsy. Coś jeszcze? Wow. O, sztyw pyte. Ciekawe. Tu jeszcze nie byłem. O, znaleźliśmy tutaj naszego Bruce'a. Tu jest jego jakby find Bruce McClane. Zajebiście. A to robimy tą misję. Pewnie. Jakieś skrzynki z cygarami. Ale gdzie jest ten Bruce McClane? To chyba nie jest on. Chwileczkę. Bazuczka. A, która oczywiście jest słabsza od naszej. O, może tu jakieś będą OP bronie. No lub nie. I na co ja kurde liczę? I tak przecież mi się nie dostanie czegoś porządnego. Dobra. Okej, teraz trzeba znaleźć skrzynki z cygarami. Powiem wam, że robi się coraz ciekawiej. Z misji na misję uważam, że jest coraz lepiej i ciekawiej. Gdyż mogę naprawdę misji porobić w cholerę. Aj, trafiłem w kamień. Jeden eks. Kurde, za co wy mnie... Za kogo wy mnie macie? Dając mi jednego gównianego expa, no... Beach, please. Dobrze, jadę? Dobra. To użyję sobie nitra. Jep. Okej, dobra. Żeśmy trochę przesadzili. Przedawkowaliśmy, inaczej mówiąc. Ale... Tu tam nic dla nas. No i tak szybko tam zajedziemy. Jep, walnąłem znak drogowy. Wiedziałem, że tak będzie. To akurat byłem jeszcze się w stanie domyślić, że to się tak stanie. Ej, bez jaj! Ej, bez jaj, ty naprawdę chyba... No zajebiście! Wiedziałem, że kiedyś się wdupi, ale nie sądziłem, że aż tak. No kurde,
Glitch. Zajebisty glitch w Borderlandsie. Pozdrawiam. Kurde, no. No wy chyba naprawdę oszaleliście. Shut up. Kurde. Przez jednego buga teraz nie odjadesz stąd, gdzie chcę. Tu jest teleport. Dobra, zaraz pojazda i siadaj do niego. Dobra, na szczęście można to robić. Bo już bym się... Już by był totalny wkurw z mojej strony. Za to, że kurde by się tak to stało. Nie! Po raz drugi błędu tego nie popełnię. So, you think the vault is real, eh? Everyone is talking about it. This is the biggest thing. Zamknij. Aha, to Markus. Już myślałem, że to jest inny. Tak, nie spojrzałem na chwilę. Jeb! Ojej, coś mi nie wyszło zbytnio. So? Cia. Kurde, przecież tam nie wjadę. Aha, i te cygara są tam. Dobra, trzeba iść. Nie ma innego wyjścia. Dobrze, to idziemy. Pewnie to będzie kolejna banalna misja, gdzie uda nam się je po prostu tylko wziąć. O, proszę, czyli jednak nie będzie łatwo. A, skaki kontra te bandyci, no to kizgnę granata. O, i wszyscy ładnie padli. Dziękuję. Banalnie mi poszło. O, jest jedna z trzech. A gdzie jest trzecia skrzyneczka? Tam jest kolejna druga. Gdzie jest jeszcze jedna? Ej, no gdzie jest trzecia? Okej, okay, już znalazłem sposób. Rozejrzałem się szybko i chwilę. I mamy to, czego szukamy. Dobrze. Czyli jednak musiałem się na chwilę wyspokoić. Jest ostatnia skrzynka z cygaro. Hajsy. Coś jeszcze? O, jest skrzynia. Nie zapomnieli czego. Coś tu ubogo chyba. Polacy coś kradli. Oj, chamscy, chamscy. Dobrze, oddamy misję. W sumie możemy zakończyć odcinek. Tak by było najlepiej. Chociaż nie wiem, zobaczymy jeszcze. Odjedziemy teraz oddać tą misję. I będzie świetnie. Kurde, walnął. Musiał walnąć. Jest. Ach, ta moja jazda tradycyjnie musi się kończyć tym, że coś walnę. Tradycyjnie. O, jak mnie powywracało. Dobra, jeszcze raz nitro. Zajebiście szybko. I się nam udało. Okej, dobra. Oddajemy tu misję i możemy w sumie zakończyć odcinek. No to było całkiem nieźle. Parę misji się powykonywało. I exp był z tego całkiem niezły. Świetnie. Dobra, mamy tu dwie kolejne misje, ale to już w następnym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie 15 odcinka z Borderlandsa, bo na początku nie chciało mi się mówić, który to był odcinek. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. No i to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Yo!